Cześć, witamy Was w drugim odcinku serii Podstawy Podstaw Poradnik Świeżaka, czyli serii przygotowanej dla najmłodszych uczestników zajęć w KS Pretorium. Dzisiaj najważniejszy element, postawa. Jak się ustawić w walce, żeby ta walka była bezpieczna, jak się ustawić, żeby móc generować mocne ciosy i jaka postawa daje Wam przewagę nad inaczej ustawionym zawodnikiem. Plusy, zalety, jak się tego nauczyć. Cały materiał do samodzielnego ćwiczenia w domu. Pokażę, przedstawi, omówi pan Jakub. Cześć wszystkim. Za mocno. Przedstawi, omówi zdobywca Pucharu Świata WAKO juniorów młodszych, Jakub Pawelczak. Siemanko, nazywam się Jakub Pawelczak. Jestem wychowankiem klubu sportowego Pretorium Poznań. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać pozycję do walki, którą preferujemy w naszym klubie. Ile klubów, tyle pozycji. Chodźcie i Wam pokażę, jak wygląda nasza pozycja w ringu. Naszą pozycję zaczynamy budować od nóg. Moją dominującą stroną jest prawa, więc ustawiam lewą nogę do przodu. Stopy ustawiam trochę szerzej niż biodra. Ciężar ciała mamy równo na obu nogach i pilnuję, aby obie stopy wskazywały kierunek ruchu. Takie ułożenie nóg gwarantuje mi dobrą mobilność, ułatwia mi to zadawanie mocnych ciosów i zapewnia najkrótszą drogę do stawiania bloków nogami. Biodra daję delikatnie w dół, delikatnie spinam brzuch, co ułatwia transfer siły z nóg do rąk. Łokcie trzymam wąsko, by chronić dolny łuk żeber, pięści mam przy twarzy, a brodę układam nisko, dodatkowo zakrywając barkami. Od samego oglądania jeszcze nikt się niczego nie nauczył, więc pamiętajcie, że najważniejsza jest praktyka, ćwiczcie to w domu, skupcie się na tym, a po więcej wskazówek zapraszamy do klubu. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach.